Co się wydarzyło? God damn it! Włączasz czy nie? Jakie stratowanie! Było jakieś koniec. Nie odpaliło się. Wyszedłem na chwilę po tatara i co tu się dzieje? Konie! Były tu konie, rozumiesz? Jakie konie? Były te konie, które Dorin chciała mieć na ślubie. To były konie? Krew! Jezu, damuj ją! Boże, czekaj, co mu się stało? Czemu zatamować tą krew? Boże, ma buty za ciasne. Schowaj pierś! Jezu, wychodzi inaczej. Idziemy, stratowało go konie, rozumiesz? Mówili, że będą ciepłe flaki, ale... Jezu, co robić? Słuchajcie, nie stójmy tak! Gdzie jest reszta? Gdzie jest reszta rodziny? Gdzie jest reszta? Doprowadźmy to jakoś do porządku. Tu nikogo nie ma, jest tylko poduszka. A mi się nic nie stało, nawet się nie musiałem schylać. Czy nie uważasz, że to cię czyni podejrzanym? Nieważne. A gdzie jest babcia? Gdzie jest George? Kogo nie ma? Powiedzmy, kogo nie ma. Ten starszy pan w okularach. Ojciec. Ojciec Bóg wie, gdzie stawiał martynowski piec. Dobra, moment. Kogo jeszcze nie ma? Nie ma Jonathana, babci? Nie ma! Nie ma mojego brata George'a. I nie ma Maxersona. A Ken jest, ale go nie ma. O Boże. Boże, czy te 1500 koni przejechało po Kenie? Coś mu wyskoczyło! To odcisk kopyta! Kopyta? Co robić? Rocicy! Co robić, Dorin? Dorin, masuj to! Nie śmiej się, masuj! Słuchajcie, ale skąd te konie? Dorin, wiesz coś? Nie wiem, tu jest coś do ratowania? Słuchajcie, może by to zastąpić, bo kanapa jest ze skóry. Nie wyciągajcie z pasek. Tam niczego, błagaj. Przenieśmy go na kanapę. A to twoje. Nie ma nic kompromitującego. No schowajcie to z powrotem. Okej, dobrze. A to jest jego torebka? Nie, to jest Dorin torebka. Mam swoją godność i proszę nie wyciągać niczego z mojej torebki. Może uderzę go torebką. To mu nic nie przypomni. Przenieśmy go na kanapę. To może być ładne. Weź. Uwaga na głowę. Ciężki kamień, strasznie. Siadaj na ciebie. Nie, Dorin. Ma ciężki kamień. Przyciśnęliście mnie. Dorin. Wyśliźnij się jak sielawa. Nie, czekaj. Pozerwijmy to do końca. Weź ją. Wyciągnij. Kołnierzyk nie puszcza. Ciągaj ją. Dorin, wyjdź spod niego! O, poczekaj. Dorin! Wyciągnijcie Dorin spod Kena! Czekajcie, bo... Dorin zemdleje! To kobiety mówią, poczekaj. Co ty robisz? Weźcie mnie, uratujcie! Weźmy go! Weźcie go, uratujcie mnie! No już! Chodź. Zobacz, trzyma się ciebie! Dobra, mam na kanapę! Nie. Wierzę, to ty mnie nie chcesz trzymać. Warren. Dobrze, co? Dobrze. Doradź, jak reanimować? Poczekajcie, ustalmy najpierw, co się stało. Ja wyszedłem po tatara, nie było mnie chwilę. Co się wydarzyło? Przebiegł. Warren. Był ten. Była ta przysięga, były tańce, no nie? Tak, torcik. Świetnie. Kurczak i nagle, był. Tak, był kurczak. Ja byłam już prawie pijana. Były te dwie murzynki, a potem były konie. To nie może być. Kto był? Znaczy, ja słyszałam tylko ten koni, nie było widać. Przepraszam bardzo, konie nie były zaproszone. Przepraszam. No ale były! Możecie nie mówić naraz? Czyż niego nie da się słuchać? Nie? Dobra, Dorin. Ludzie muszą jakoś wyławiać. Nie stawaj tak, bo pieniądze uciekają. Ale ty masz zimną krew. Krew Kena została na podłodze. Przeanalizuj. Dorin, to było twoje wesele. Powiedz, co się wydarzyło. Chciałam powiedzieć taką sytuację. Był ślub. Była obietnica. I było powiedziane, że do śmierci się nie rozłączę. Byłaś blisko Kena. Dlaczego nie leżałeś z nim, kiedy się ocknęliśmy? Zrobiłam pauzę taktyczną. Dlaczego łazisz? Gdy nagle usłyszałam tęt koni. To co ja? Tysiąca koni, które tak jak chciałam przecież
taka była obietnica i taka była fuzja. Taka była fuzja? Pociągnij to! Tam może się kryć rozwiązanie! Hupu! Co z tą fuzją? Nie wiem! Rzuciłam od tak! Ty się przyczepiłeś nagle do fuzji! To może być istotne! Mów! Może istotnie. Słuchajcie! Ale jest w szoku! Wydaje mi się, że powinniśmy pomóc Kenowi! Bo my sobie tutaj rozmawiamy, a on jednak... Może Ken prawie nie żyje! Wykrwawia! Dobra! Ale... Robin, rób mu sztuczne oddychanie! To jest ten moment! A może zrobimy najpierw pauzę taktyczną? A gdzie jest babcia Maggie? Jezu, porwa ją Karino! Wśród tych koni był jeden... Wśród tych koni zamówiłam Karino! Jak znam babcię, to koń pojechał na babci! Karino, hu! Słucham? Karino, hu! Karino! Nie słuchaj, jest w szoku. Matkę masz tutaj. Słuchajcie, ratujmy Kena, kto pierwszy? Babcia zawsze stawiała na konie. Wiem. To może być jej sprawa. Dalej, o! Harry, dawaj! Wlewaj to w niego. Czekajcie. Nie. Cokolwiek. On Dorin obiecał, że będzie z nią do śmierci. Tak. Do ucha? No to żyje, nie, żyje. Nic nie pomoże. Wlewajcie mu do ucha, tak. Uśmiecha się. To przeje. Nie przełyka. Trzepią mu nozdrza. Ale nie ma, wiesz, odruchów językowych. Jemu to nie da rady. A ma wymiotne? Dobra. Kto ma jakiś pomysł? Kto zna się na jakiejkolwiek medycynie? Ma otwarte oko! Otwórzmy go je bardziej! Dobra. Co widzisz, Ken? Co widzisz? Ja się znam na medycynie, ale niekonwencjonalnej. Nie dobrze, to... zrobię mu usta. Poczekaj, to jest bardzo intymne. Poczekaj, może... Przecież to... Ale ja już mu robiłam kiedyś usta. Może przestańcie, modlę się za Kena, a wy cały czas gadacie i go ratujecie! Właśnie! Bo jest nas dużo i każdy chce pomóc! Dlaczego mówicie wciąż naraz? Ja nie... Co ty powiedziałeś? Powtórz! Że nie czas na modlitwy! A ty co powiedziałaś? Ja powiedziałam, że jest nas dużo i każdy chce pomóc i coś powiedzieć. To jest emocjonalna sytuacja i scena, nie rozumiem. I oboje mamy rację! Co? Oboje mamy rację! Ten mały niech mówi! Jeszcze ja powiedziałem. Proszę! Przemów! Uważam, że konie wprowadziły chaos. Nie, dlaczego? Ale przypieprzył. Wprowadzimy chaos. Masz doświadczenie. Konie wprowadzają chaos, jak biegną. Pobiegły. Ken nie żyje. Nie żyje! Skąd? Coś jeszcze oddycha. Nie żyje, ale się wylizę. Odetchnij. Nie wiemy, czy nie żyje. Nie wiemy, czy żyje. Cóż więc? Dowiedzmy się. Zadzwońmy po lekarza. Nie teraz czas na to, by stwierdzać, czy żyje. Teraz czas na rozpacz. Dorin, nie taką cię pokochał Ken. Nie wiem, nie możesz się poddawać. Zrozum, że nie wiem, co się dzieje. Nie wiem, co się dzieje ze mną. Chyba jestem... Od 10 minut na niego nie spojrzałaś. To jest odruch strachu. Odciągasz wzrok od tamtej kanapy, bo nie chcesz spojrzeć i zobaczyć ostatni dech. A może on cię teraz właśnie potrzebuje? Jezu, Dorin, jest proszę. Coś. Słuchajcie, Ken. Słuchajcie... Ken! Co ty, szantę śpiewasz? Próbuję mu jakoś pomóc, próbuję go rozruszać, Dorin, pocałuj go, nie wiem, zrób coś! Daj mu tchnienie w usta! Nie czepiajcie się mnie! Ja Stawaj! Ja czuję po prostu, czy mogę przemówić? Tak. Kochani, czuję, nie że... Nie stawiaj tak, bo pieniądze uciekają. Po prostu czuję... Ja czuję, że ta sytuacja powinna dobiegnąć końca. Zadzwońmy po policję. Nie, poczekajmy na dżingiel. Kto mnie głaszcze? Na co? Na budzi się! Głaszcze go! Kto mnie głaszcze? Poczekaj, ja! Jest! Kto mnie głaszcze? Warren! Kto mnie głaszcze? Nikt już teraz! Poczekaj na dżingiel! Kto mnie nie głaszcze? On!